10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zaczynamy galę wręczenia nagród. Kochani, pewnie tak jak ja, wy również czekaliście z wielką nadzieją, ochotą na tą konferencję, która odbyła się na żywo po półtora roku. Cieszę się niezwykle, że przybyliście tutaj z taką dobrą energią, entuzjazmem, wzajemnożyczliwością. Mam wrażenie, że wyjeżdżamy stąd naładowani, że nam się jeszcze więcej chce, jeszcze bardziej nam chce się angażować w Toastmasters i że wszystko to, czego tu doświadczyliście, będzie was owocowało i tak jak mówi nasz nauczyciel od tańca, rozkwitnie niczym jeb kwiat. Ta konferencja nie mogłaby się odbyć bez wielu osób, które przyczyniły się do tego, że były mniejsze, większe atrakcje, które uświetniały i urozmaicały to wszystko, co tu się działo. I dlatego teraz chciałabym na scenę zaprosić osoby, które zaangażowały się w to, żeby było różnorodnie, ciekawie, coś dla ciała, coś dla duszy, coś dla umysłu. Zapraszam na scenę Marcina Stasiaka, Katarzynę Klepin, Iwonę Iwonę Płonowską zapraszamy. Rafała Patoka, Karolinę Linda, Annę Cegłowską, Agnieszkę Kunicką, Adriannę Chruściel, Annę Dominiak, Rafała Staszewskiego, Macieja Zaradkiewicza, Krzysztofa Jakubowskiego, Jerzego Ziętkowskiego, Łukasza Kościńskiego, Patrycję Sochowską, Zbigniewa Dzideczka i Piotra Rudzkiego. Zapraszamy, zapraszamy wszystkich na scenę, którzy zostali przed chwilą wyczytani. Marcinie, dzięki za to, że nas rozruszałeś, za to, że poprowadziłeś impro i za to, że odkrywamy, że jesteśmy specami od improwizacji. Dzięki. Iwonko, dzięki za to, że sędziowałaś, że dzięki tobie wiemy, jakie dywizje są najlepsze. Kasiu, dzięki też, że zgodziłaś się być w tym szacownym jury, które oceniało dzisiejszą improwizację. Zbyszku, dziękujemy za wspaniały warsztat. A występowałaś, przepraszam, tak? Zbyszka? Nie, już. I za książkę, podpisy i rozmowy. Patrycjo, dzięki za wspaniały warsztat. Wiemy, co zrobić, żeby głos był silny. Łukaszu, dzięki za wspaniałą prezentację. Już wiem, co robić, żeby dane były czytelne. Wierzę, że wy również. Krzysztof, dzięki za wspaniały warsztat o emisji głosu. Rafale, wierzę, że każdy, kto był na twoim warsztacie, zrobi teraz mega wartościową mowę, która może znajdzie się nawet na finałach Mistrzostw Świata. Piotrze. Zapraszam tutaj.
Myślę, że twoja mowa testowa ze względu na swój perfekcjonizm przejdzie już do legendy. Dzięki. Jerzy, dzięki wielkie za wykład i że pokazujesz nam, że świat poza Toastmasters też istnieje. Agnieszko, dzięki za odkrycie przed nami świata sztuki ceramiki. Na pewno znaleźli się nowi posłumaci. Kasiu, dzięki za pokazanie, że drewno jest najlepszym naturalnym kompozytem. Rafale, twoja osobowość sceniczna jest niesamowita. Dzięki. I jeszcze raz wielkie brawa dla tych wszystkich, dzięki którym ta konferencja obfitowała w moc atrakcji. Ja nie wierzę, że to jest wszystko, co potrafi Toastmasters. Toastmasters naprawdę potrafi dziękować ludziom, którzy dali im przyjemność ze sceny, więc jeszcze raz gromkie brawa! Owacje na stojąco są dopuszczalne. Dzięki. A teraz na scenę chcielibyśmy zaprosić osoby, bez których nie mogłyby się odbyć konkursy. Czy wiecie, kto jest potrzebny do tego, żeby konkurs mógł być oceniony? Sędziowie, zgadza się. Dlatego chciałabym teraz zaprosić sędziego, jednego z sędziów głównych, czyli Andrzeja Bulaka. Andrzej, zapraszam cię. Słuchajcie, takie krótkie te brawa. Na konkurs MOVE w dniu wczorajszym, przepraszam, wczoraj, na konkurs MOVE wczoraj mieliśmy zaplanowane około 2 godzin. Niestety była spora obsuwa. 30, jak nie nawet 40 minut czasu musieliśmy nadrobić i wszystko to udało się dzięki Andrzejowi Bulakowi i jego ekipie. Gromkie brawa! Zapraszam cię do tego, żebyś podziękował również swojej ekipie. Moi drodzy, główny sędzia to jest tak naprawdę kwiatek do kożucha, bo tak na całą pracę wykonuje jego zespół. A więc zapraszam po kolei osoby, będę wyczytywał nazwiska, a potem powiem już konkretnie, co kto robił. Weronika Radomska, Maja Markowska, Kacper Polinceusz, Beata Matusiak-Bulak, Mikołaj Gajewski, Małgorzata Beczkowska, Aleksandra Kopańska, Monika Kaczmarska, Joanna Litwinek, Ewa Margańska, Marta Korsak, Michał Basiński, Kasper Biernacki, Jacek Góra, Natalia Mucha, Kamil Chmiel, Magdalena Kurowska, Dominik Markowski i Iwona Abramowicz. A, przepraszam, Milena Dzialuk. Weronika Radomska, licząca głosy. Bardzo dziękuję ci za pomoc. Maja Markowska, także licząca głosy.
Kacper Polinceusz. Nie ma. Dziękuję. Beata Matusiak-Bulak, licząca głosy. Mikołaj Gajewski. Małgorzata Beczkowska. Nasza wspaniała sędzia. Aleksandra Kopańska. Monika Kaczmarska. Joanna Litwinek. Dziękuję bardzo. Nasz sędzia. Ewa Margańska. Nasz sędzia. Dziękuję bardzo. Marta Korsak. Nie ma. Michał Basiński. Nasz sędzia. Dziękuję bardzo. Kacper Biernacki. Nasz sędzia. Dziękuję bardzo, Kacper. Jacek Góra. Nie ma. Natalia Mucha. Dziękuję bardzo, Natalia, za sędziowanie. Okay. Kamil Chmiel. Kamilu, dziękuję za sędziowanie. Magdalena Kurowska. Magdo, dziękuję bardzo za sędziowanie. Dominik Markowski. Dziękuję bardzo, Dominiku, za pomoc. Iwona Abramowicz. Milena Dzialuk, także nie ma. Pozostali już, widzę, mają dyplomy. Jeszcze tutaj Aleksandra Kopańska. Przepraszam, tak? Bardzo. Aleksandra Kopańska, dziękuję ci bardzo za pomoc. Gromkie brawa. Zapraszam troszeczkę ciaśniej, żeby fotoreporterzy może stanę z boku. Nas tutaj ujęli wszystkich na zdjęciu. 5 sekund dla was, dla fotoreporterów. To jest wspaniała ekipa od konkursu Mów Humorystycznych, tak? I konkursu Mów Wszelakich. I konkursu Mów Wszelakich, jak najbardziej. Brawa! Bardzo wam dziękujemy. A teraz czas. A przepraszamy bardzo, oczywiście. Dyplom też powinien dostać sam sędzia główny, czyli Andrzej Bulak. Brawa dla niego! Oczywiście tak duży konkurs musi mieć 2 ekipy sędziowskie, żeby nasi biedni sędziowie nie padli tutaj na zawał pod ilością pracy. Drugim sędzią głównym był Marcin Grzeszczyk. Marcinie, zapraszamy cię na scenę. Słuchajcie, brawa dalej. Chciałbym poprosić na scenę mój zespół funkcyjnych i sędziów i poproszę według kolejności, którą będę czytał, Piotr Rudzki, Kamil Chmiel, Marta Korsak, Anna Lech, Jakub Jarosz, Magda Geba, Nazar Slobodian, Olga Werner, Sławomir Przyklęk, Waldemar Kokorzycki, Tomasz Makuła, Weronika Radomska,
Aleksandra Kopańska, Agnieszka Tkacz, Maja Markowska, Jakub Godlewski, Arkadiusz Ćwiek, Beata Krantz, Anna Mazur-Żur, Ilona Żylińska, Michał Bednarz, Małgorzata Beczkowska, Gabriela Cichocka, Michał Basiński. Moi drodzy, ten konkurs nie odbyłby się bez tych tutaj obecnych osób, zarówno sędziów, jak i osób funkcyjnych. To są mistrzostwa na poziomie ogólnopolskim i zawsze trzeba dobrać jak najlepszy zespół, żeby ci właśnie ludzie mogli jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie, jak najbardziej rzetelnie ocenić tych, którzy dzisiaj tutaj zostaną wezwani na tę scenę, na podium. I bardzo wam wszystkim dziękuję. Michał Baśniński, zapełnienie roli sędziego. Brawa. Gabriela Cichocka, również zapełnienie roli sędziego. Małgorzata Beczkowska, zapełnienie roli sędziego. Michał... Ilona Żylińska, zapełnienie roli sędziego. Michał Bednarz, zapełnienie roli sędziego. Ani nie ma. Beata Krantz, zapełnienie roli sędziego. Arkadiusz, nie ma Arkadiusza. Jakub Godlewski, zapełnienie roli sędziego. Maja Markowska, zapełnienie roli sędziego. Agnieszka Tkacz, zapełnienie roli sędziego. Aleksandra Kopańska, zapełnienie roli sędziego. Weronika Radomska, również zapełnienie roli sędziego. Tomasz Makuła, zapełnienie funkcji osoby liczącej głosy. Waldemar Kokorzyc, nie ma Waldka. Sławomir Przyklęk, zapełnienie funkcji chronometrażysty. Olga Werner, zapełnienie funkcji osoby liczącej głosy. Nazar Slobodian, zapełnienie funkcji sierżanta. Magda Geba, zapełnienie funkcji osoby liczącej głosy. Jakuba nie ma, z tego co wiem. Anna Lech, zapełnienie funkcji chronometrażysty. Kamil Chmiel, zapełnienie roli sędziego. Piotr Rudzki, również zapełnienie roli sędziego. Moi drodzy, wielkie brawa dla tych ludzi, bez których nie byłoby tego konkursu. Dziękuję. Podziękuję jeszcze każdemu z was. Dzięki wielkie. Bardzo dzięki za pomoc. Oddaję mikrofon. Dziękujemy wam bardzo. Czy wiecie, bez kogo jeszcze konkurs nie może się odbyć? Są takie osoby, które często pojawiają się na scenie, które zapewniają odpowiednią atmosferę, które sprawiają, że nikt przypadkowy też tu nie wejdzie. Macie pomysł, kto to może być? Zgadza się, prowadzący konkurs. I dlatego teraz chciałabym zaprosić na scenę prowadzących konkurs mów humorystycznych, czyli Ewę Żarkiewicz i Pawła Pompę. Ewa Żarkiewicz, Paweł Pompę, a w międzyczasie Marcinie, gratuluję, wspaniała ekipa, którą zebrałeś, wspaniałe konkursy, dyplom dla ciebie. Wspaniały sędzia główny. Ewa, jak się wczoraj bawiłaś na bankiecie? A wiesz, przepysznie i wręcz doskonale. A teraz was wszystkich mogę widzieć, bo mamy dzień. A wy jak bawiliście się wczoraj? Nie słyszę!
Po waszej reakcji wnioskuję, że nie jedna, nie dwie, ale całe stado rybek miało w czym pływać. Och, coś czuję, nawet grube ryby. Ewa, ty brałaś udział w konkursach. Który konkretnie moment był dla ciebie najbardziej stresujący? Który moment? Nie czekanie przed sceną na wejście, nie głoszenie mowy, a właśnie stanie tu na scenie i czekanie na werdykt. W takim razie, skoro wczoraj tak się świetnie wszyscy bawiliśmy, jak również uczestnicy się również świetnie bawili, to niech teraz jeszcze się troszeczkę postresują na tej scenie i poczekają na werdykt. Zatem zapraszamy w kolejności występowania wszystkich uczestników mów humorystycznych w języku polskim. Zapraszamy. Jako pierwsza Izabela Jasińska. Justyna Walenta. Antoni Jakubowski. Aleksandra Zapolska. Michał Moros. Weronika Świt. Sebastian Pękalski. Zapraszamy was na scenę. A w międzyczasie pilnie proszę za kulisy Agnieszkę Wlazło. Jeszcze chwilkę, stresujecie się, prawda? O to nam chodziło. Trzecie miejsce w konkursie mów humorystycznych otrzymuje Sebastian Pękalski. Drugie miejsce w konkursie mów humorystycznych w języku polskim. Zajęła Weronika Świt. I pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce w konkursie mów humorystycznych w języku polskim otrzymuje Michał Moros! Trzecie miejsce. Michale, moje gratulacje. Efekt idzie w twoje ręce. A teraz poproszę o wręczenie dyplomów uczestnictwa dla naszych dzielnych pozostałych uczestników konkursu mów humorystycznych w języku polskim. Brawa! Taki był głos sędziów. Jednak wy niekoniecznie się musicie z tymi wynikami zgadzać. Zapraszam teraz na scenę Patrycję Sochowską i o wręczenie
nagrody publiczności. Patrycja, poczekaj z otwarciem koperty, niech się trochę pomęczą. Humor to najlepsza rzecz dla ludzkości. Dlaczego? Dlatego, że skraca dystans między ludźmi. Warto go używać. Korzyścią używania humoru także jest umiejętność rozładowania problemów, napięć, śmiania się z własnych błędów, a także cudownej atmosfery, który właśnie buduje humor. Błogosławiony ten, który potrafi używać humoru, a jest nim Michał Moros. Dziękujemy bardzo Patrycji, dziękujemy wszystkim uczestnikom. Nie ma rąk. To idziemy dalej. To teraz postresujemy drugą grupę, czyli uczestników mów improwizowanych w języku polskim. Zapraszamy na scenę Annę Wasilewską. Danutę Prot. Justyna Walenta. Małgorzata Zaradkiewicz. Kamil Żurek. Katarzyna Kwil. Sebastian Pękalski. Zapraszamy. Trzecie miejsce w konkursie mów improwizowanych w języku polskim zajęła Małgorzata Zaradkiewicz. Brawo. Widocznie nie wytrzymała napięcia i nie wyszła tutaj do nas. Drugie miejsce w konkursie mów improwizowanych w języku polskim otrzymuje Katarzyna Kwil. I pierwsze miejsce w konkursie mów improwizowanych w języku polskim zajął... Bije mi serce. Zajęła Danuta Prot! Teraz pojedziesz.
A teraz poprosimy o wręczenie dyplomów uczestnictwa dla pozostałych uczestników konkursu. Teraz czas na wręczenie nagrody publiczności. Nagrodę publiczności wręczy Łukasz Kosiński. Łukasz, zapraszamy Cię na scenę. Kto z Was kocha niespodziewane, stresujące sytuacje? No, wy byliście wczoraj na imprezie. Słuchajcie, ja myślałem, że jak robię warsztat, to mnie nie wyciągną na scenę. No, a jednak oprócz oczywiście tego, co przygotowałem, bo ja się strasznie stresuję mowami improwizowanymi. Uważam, że to jest jeden z najtrudniejszych konkursów, jakie są, dlatego że wy nie możecie się przygotować, nie wiecie, co się stanie. Więc najpierw jeszcze, zanim poznacie nagrodę publiczności, ogromne brawa dla uczestników! A nagrodę publiczności otrzymuje Sebastian Pękalski! Brawa! Dziękujemy bardzo. Prosimy, żeby Ewa i Paweł zostali jeszcze dosłownie sekundkę na scenie. Nie strasz nas. Jakaś kara chyba dla nas. Jak najbardziej. Prowadzący również zasługują na gromkie brawa, również zasługują na podziękowania, dlatego brawa dla Ewy! Brawa dla Pawła! Gratuluję. Wspaniała robota. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy również. A na scenę zapraszamy Aleksandrę Lewandowską i Piotra Chimko, prowadzących konkurs ewaluacji i mów wszelakich. Gromkie brawa! Tak, tak, to znowu my. Wiecie, co to jest piłka nożna? Piłka nożna to jest taki sport, w którym 22 facetów biega za piłką, a na końcu wygrywają Niemcy. A wiecie, co to jest konkurs przemówień? To jest taka impreza, gdzie ludzie występują przed publicznością i wygrywa Piotr Rudzki. Jak wiecie, my z Piotrem bardzo siebie nawzajem reżyserujemy i za kulisami on mi powiedział, że opowie ten dowcip, a ja mam wtedy zaprotestować, powiedzieć: o, myślałam, że mówiłeś o mnie. Tak, no i właśnie zepsułaś mi dowcip w taki jakby katastrofalny sposób, a ja cię i tak kocham. O, dziękuję bardzo, nie spodziewałam się tego. W każdym razie ja się uparłam, że nie, on powiedział nie, powiesz to, ja powiedziałam, że nie i w efekcie nie zdążyliśmy... W defekcie nie zdążyliśmy przygotować dalszej części konferencjerki, teraz nastąpi absolutny chaos. Czas na chaos. Czas na to, żeby uczestnicy konkursu ewaluacji chaotycznie wkroczyli na naszą scenę. Uczestnicy konkursu ewaluacji, czyli Jakub Wiśniewski, Roksandra Kłobuch, Karolina Zborowska, Alicja Tobis, Dorota Ucieklak, Agnieszka Lasko, Karol Montewski i Danuta Prot. Zapraszamy Was na scenę.
Idą, szybko. Jest już koperta z Oscarem, nie będzie pomyłki jak w La La Landzie. Mam już tę niewidoczną kopertę w dłoni, otwieram ją i widzę, że trzecie miejsce w konkursie ewaluacji zajął Karol Montewski! Brawo! Serdeczne gratulacje. Czy jesteście ciekawi, kto zajął drugie miejsce w konkursie dewaluacji? Drugie miejsce w konkursie ewaluacji zajęła Alicja Tobis! Brawo! Nie ma. Jeszcze o tym nie wie, ale te brawa są dla niej. A czy wśród nas jest zwycięzca? Lub zwyciężczyni, lub zwycięzca? Pierwsze miejsce w konkursie ewaluacji, bo ja mam słabą pamięć, zajęła Agnieszka Lasko! Brawo! Chwila dla fotoreporterów. Ale jeszcze dziękujemy wszystkim naszym wspaniałym uczestnikom i wręczamy im dyplomy. Finalistom Mistrzostw Polski. Doszliście bardzo daleko i bardzo serdecznie wam gratulujemy. Zanieście teraz tę wiedzę dalej do swoich klubów. Najlepsi ewaluatorzy na efekcie. I w Polsce, w tym roku. Na efekcie i poza efektem. Zawsze efektowni, zawsze skuteczni, zawsze efektywni. Tak. Dobrze. To teraz mamy jeszcze nagrodę publiczności. To prawda. Zaprośmy bardzo serdecznie Zbyszka Dzideczka, żeby wręczył tę nagrodę. Już do nas idzie. To za chwilę. Tu masz mikrofon, możesz sobie. Tak, jest ci tak. Jest 12 sędziów, którzy wydali, chciałem powiedzieć wyrok, ale to przecież jest decyzja ich. Ale mamy 150 paru sędziów, którzy wydali swój głos. I ten głos jest tylko jeden, ale wzorem premiera, który objeżdża kraj i wręcza różne czeki, ja też postanowiłem wręczyć taki czek. On jest trochę z pokryciem, bo to jest czek na $1,000,000 czekoladowych dolarów. I zarówno ten puchar, jak i czek idzie do Jakuba Wiśniewskiego. Brawo! Brawo! Gratulacje. Tak wyglądają nasi finaliści i nasi zwycięzcy. Wielkie brawa dla nich i wielkie, wspaniałe, piękne zdjęcia dla nich również. Dziękujemy wam bardzo. Jeszcze 2 sekundy dla fotoreporterów. Super robota. A teraz, bez zbędnej zwłoki, zapraszamy na scenę uczestników konkursu Mów Wszelakich, a są to Marta Lewenda, Julia Pelplińska, Jan Siwek, Anna Wasilewska, Daria Stasiak, Aneta Waligura-Milewicz, Łukasz Fiuczyński oraz Justyna Walenta. Zapraszamy was do nas na scenę. Finaliści konkursu Mów Wszelaki. Najlepsi z najlepszych w Polsce. Jeszcze, no brawa, jeszcze ich nie ma na scenie. Ale już powoli do nas dołączają. Oto oni.
Oto oni. Najlepsi z najlepszych. I nawet wszyscy są. Drogie toastmasterki, drodzy toastmasterzy, trzecie miejsce w konkursie Mów Wszelakich Mistrzostwach Polski zajmuje Anna Wasilewska. Brawo! Brawo, gratulacje. Drugie miejsce w konkursie w Mistrzostwach Polski w Mowach Wszelakich zajmuje Łukasz Wieczyński. Drugie miejsce, brawo! Gratulacje. Ja już wiem. Mistrz Polski. Mistrz Polski Wystąpień Publicznych 2021, rocznika 2020-2021, a właściwie mistrzyni Marta Lewenda! Halo, puchar, jeszcze puchar. Musisz czymś znieść toaz na zwycięstwo, bo rybka lubi pływać. I tak, do góry, tak, do góry, tak. O. Ja tylko chciałam jedną rzecz sprostować, bo dużo osób się mnie pytało po mowie, czy ja dealuję, ale nie. Chociaż pracuję w firmie farmaceutycznej. To się dogadamy. Nasza mistrzyni bez recepty, ale z dyplomem i pucharem. Brawo. Drodzy, mamy jeszcze jakąś nagrodę? Mamy jeszcze nagrodę, mamy jeszcze dyplomy dla finalistów. Bardzo serdecznie wam gratulujemy osiągnięć. A o wręczenie nagrody publiczności poprosimy nikogo innego, tylko samego Jurka Ziętkowskiego. To masz przekazać zwycięzcy. Nie musisz tego zabierać do domu. Ty już masz dużo. Tak, to prawda. Jesteś sponsorem, powiedzieli. Możesz coś zareklamować, powiedzieli. Zrób to krótko i z gustem. Tam są moi dwaj synowie. Pokażcie się, chłopaki. Nie, jeszcze nie. Dlaczego o tym mówię? Na jednej z pierwszych konferencji, na których ich zabrałem, usłyszałem, tatusiu, możemy sprzedawać twoje książki. Ja głupi jestem, sobie pomyślałem, sprzedadzą jedną, dwie będą mieli tam na jakiegoś gofra. Ten większy 400 zarobił. I jest taka mała prośba, żebyście im nie zepsuli tego wyniku. I oni tam stoją z książkami, jakbyście chcieli podejść, to ja potem podpiszę. Cokolwiek podpiszę. Jedna z najważniejszych rzeczy, bo ja mam do was wszystkich i do wszystkich, którzy braliście udział. Ja mam u mnie w biurze w piwnicy, którą regularnie zalewa w Poznaniu, ja mam na ścianie powieszone takie, jak to się nazywa, to co ty masz? Dyplomy. Dyplomy. Setki dyplomów. Dziesiątki, bo to są za pierwsze miejsca, setki mam za uczestnictwo. Jedna z najważniejszych nauk dla mnie jest taka, że te dyplomy, które wiszą na ścianie, one są na pokaz. Te dyplomy, które mam w pudełku za uczestnictwo, są najważniejsze. Najważniejsze jest wychodzić tutaj na scenę, a jeszcze ważniejsze jest, żebyście to wy decydowali, co się wam podoba dla tych ludzi. Bo sędziowie są fajni, fajnie jesteście sędziowie. Ale sędziowie to tylko część tego, co nam daje widownia. Mowy Wszelakie, nagroda widowni. Jak to jest? Dajcie mi liczbę od 1 do 7. 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Anna Wasilewska. Brawo!
Brawo. Gorące, gorące brawa. Zostańcie jeszcze na scenie. Parę sekund dla fotoreporterów. Dla Wiktora. Wiktorze, zdjątko prosimy. Ale nie, jeszcze nie schodźcie. Chcielibyśmy również podziękować prowadzącym sobotnie konkursy, czyli Aleksandrze Lewandowskiej i Piotrowi Chimko. Gorące brawa! Do tej wspaniałej drużyny, do ludzi, którzy dostali się na finały Mistrzostw Polski, a niektórzy nawet je wygrali. Zapraszamy wszystkich uczestników, finalistów, którzy brali udziały w konkursach razem z pucharami, razem z dyplomami do zdjęć, bo tak się składa, że nasz największy fuck up, jaki myśleliśmy, że jest, że w piątek zgubiliśmy medale, właśnie się wyjaśnił i okazało się, że je znaleźliśmy, więc każdy tutaj dostanie albo puchar, albo przynajmniej medal. Zapraszamy wszystkich raz jeszcze do wspólnego zdjęcia i do odebrania medali. Gorące brawa dla całej ekipy, dla całej tutaj drużyny finalistów. Zapraszam wszystkie osoby, które nie zajęły miejsca na podium od 1 do 3 po odbiór medalu w kategorii konkurs mów improwizowanych. Zapraszam tutaj do siebie. Nie jesteś na... A, dobrze, przepraszamy, bo dwa konkursy, tak, jak najbardziej. Ewaluacje, zapraszam do siebie ewaluacje. Ewaluację? A ty byłeś w ewaluacjach, tak? Doślemy. Słuchaj, masz puchar taki duży. Też chciałbym taki. Daj finał. Rezerwowy daj finał. Już idzie medal również dla ewaluacji. A teraz zapraszam mowy humorystyczne. Wszyscy, którzy nie zmieścili się na podium. Na następny efekt dopracujemy ten moment. Mowy humorystyczne? It's all. Dobrze. I brakujący za ewaluację dla... Tak. Raz jeszcze gromkie brawa dla całej prawie że 30, jeżeli chodzi o finalistów Mistrzostw Polski w wystąpieniach publicznych.
Dziękujemy bardzo. Mamy świadomość, że niektórych z was goni czas, niektórzy z was śpieszą się na pociągi, na autobusy, na samochody do tego, żeby po to, żeby dotrzeć do swoich domów, ale ci, co mogą, niech zostaną, ponieważ chciałbym podziękować ekipie, bez której to by się nie wydarzyło, bez której nie mógłbym się razem z wami cieszyć mowami, śmiać z gorących pytań, nie mógłbym tańczyć na wczorajszym bankiecie ani wznosić toastów. Zapraszam na scenę. Roman Miotkę, Renata Wypasek, Piotr Bąkowski, Palina Wygowska, Lucyna Nowakowska, Olaf Kokoszko, Katarzyna Polak, Joanna Bołtruczyk, Justyna Zorn, już jest z nami, Hanna Kwiatkowska-Górniewicz, Dominik Choiński, o ile nie zastał ze zmęczenia. Anna Bąkowska, Andrzej Wypasek, Agnieszka Wlazło. Pozwolę sobie nie po kolei, jak stoicie, tylko tak, jak mam tutaj dyplomy. Louis de Funès, polskiego Toastmasters. Olaf Kokoszko, osoba, która drukowała te dyplomy dzisiaj od samego rana i zdążyła. Wszystkie dyplomy zostały wydrukowane, wszystkie wkładki zostały wydrukowane, więc to, co macie na szyjach, to jest jego robota, ale nie tylko, angażował się wszędzie, gdzie się da, jeżeli tylko znalazł chwilę czasu, więc brawa na Olafa! Agnieszka Wlazło, człowiek orkiestra, osoba, która zajęła się miasteczkiem networkingowym, tym, żeby była zumba, żeby był pilates, żeby były notesy i kubki z ceramiki na sprzedaż. Brawa na Agnieszki! Były prezes, past president, Toastmasters Gdańsk, osoba, która zawsze wspiera nasz klub i pomaga tam, gdzie tylko się da. Osoba, która razem z Renatą Wypasek zorganizowała ognisko. Andrzej Wypasek, gorące brawa! Jak już wspomniałem, ognisko. Kto był na ognisku z was? Na jedzeni, do dzisiaj pewnie ten smak karkówki czujecie i to wszystko nie odbyłoby się na pewno bez osoby, która pokazała, jak prawdziwie się grilluje. Renata Wypasek, gorące brawa! Wczorajszy bankiet zawdzięczamy głównie przede wszystkim dwóm osobom, trzem. Oczywiście nie tylko, ale to takie najważniejsze osoby, które akurat najwięcej się w tym bankiecie udzielały, to jest Katarzyna Polak i Roman Miotkę. A pomagał im w tym wszystkim i dowodził, ale nie tylko bankietem. Jak dowodził również tutaj tym, co się dzieje na ekranie, za naszymi plecami, za plecami występujących, pomagał ekipie oświetleniowców i dźwiękowców, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Piotr Bąkowski! Gorące brawa! Tak, wiem, że za głośno krzyczę. To, jak pięknie wyglądają dyplomy, zawdzięczamy Janie Bołtruczyk z Białego Stoku, czyli Białystok również jest z nami na scenie.
niezastąpiona, zawsze na czas, Lucyna Nowakowska. Jest z nami? Lucyna, tutaj mamy dla ciebie dyplomik, bardzo ci dziękujemy. Zarówno Agnieszce przy miasteczku networkingowym, jak również nam wszystkim przy wydawaniu karnetów, opasek pomagała Anna Bąkowska. Gorące brawa dla Ani. Proszę bardzo. Czas na dyplom również dla naszej pomocy z Sopotu. Hanna Kwiatkowska-Górniewicz. Gorące brawa. Miałem przyjemność być momentami wyręczany na tej scenie. I osoba, która prowadziła ze mną tą całą konferencję, jest to osoba, która zawsze, nawet w najgorszej sytuacji, wie, co powiedzieć i wie, jak wybrnąć z tego, gdy są kłopoty. Wielkie podziękowania dla Justyny Zorn! Ale tak naprawdę największe ze wszystkich podziękowań należy jeszcze się osobie. Jeszcze nie wszystko. Jeszcze jeden. Przepraszam. Przerwałem. Ja nie umiem prowadzić. Justyna umie. Taka jest różnica między nami. Drodzy Państwo, jeszcze chciałbym podziękować osobie, która wspierała mnie w tych momentach, kiedy mówię, nie, chrzanie, to nie robię tego efektu. Ona mówiła, nie, dasz radę, zrobisz to. I to jest Palina Wygowska. Gorące brawa dla Paliny. Ale tak naprawdę, słuchajcie, największe brawa, oklaski, owacja na stojąco, gwizdy i wszystko, co jesteście w stanie wydać ze swoich płuc i rąk, należą się Dominikowi. Dlaczego? Bo trzeba być odważnym i jednocześnie szalonym, żeby w tak trudnym czasie pandemii podjąć się takiego zadania. A więc, kochani, podziękujmy teraz Dominikowi. To była prawdziwa przyjemność i doświadczenie na całe życie. W Toastmasters jestem już kilka lat, prezes, edu, ale efekt to jest coś, czego się nigdy nie zapomni i coś, co, no nie wiem, czy za 15-20 tysięcy da się kupić taką wiedzę, którą tutaj zdobyłem i poznać takich ludzi jeszcze bardziej, bo się znało wcześniej, ale jeszcze bardziej poznać ludzi, którym naprawdę warto ufać i warto z nimi iść na koniec świata. Bardzo wam wszystkim dziękuję. I tym na scenie, i tym na widowni. Dzięki wielkie.